Witajcie, odkąd zawsze pamiętam, dla nas, dla naszego pokolenia, niezbitym dowodem na cokolwiek było nagranie wideo. Nieraz się słyszało lub czytało, jeżeli masz jakiś dowód, podaj linka, podaj nagranie, podaj wideo i tym podobne. Zobaczyć to uwierzyć. Niemalże było to dla nas pojęciem pierwotnym. Coś, co nigdy nie definiujemy, nie zastanawiamy się na tym. Jeżeli coś zobaczyliśmy, no to musi być prawda, bo tak zostało nagrane. Jednak to zaczyna się zmieniać poprzez nową technologię, która właśnie powoli wchodzi, no już można powiedzieć, już jest, a mianowicie deep fake, czyli sztuczna inteligencja podmienia wizerunki, twarze i wkleja je do wybranych nagrań, jakie tylko chcemy uzyskać. Żeby to lepiej zobrazować, to jest mały przykład, chyba najbardziej znany w tym temacie, a mianowicie przerobiony film Terminator i podmienione twarze aktorów. Hey, what's wrong with this picture? Nice car. Nice night for a walk, eh? Look at those muscles. Nice night for a walk. Beautiful chest. Wash day tomorrow. Nothing clean, right? Nothing clean, right? I think this guy's a couple cans short of a six pack. Zwróćcie uwagę też na to, że oprócz samej wizualnej części filmu, czyli dopasowania do postaci, w którą grał Arnold Schwarzenegger, klejony Sylvester Stallone, ale też sposób mówienia, treść, którą wypowiada, która pierwotnie była wypowiadana przez Arnolda Schwarzeneggera, tutaj jest wpasowana wypowiedź, ta sama wypowiedź, tylko przez Sylvestra Stallona i sposobem mówienia, jaką mówi Sylvester Stallone. Jego mimika, znaczy nie to, że mimika, bo to wizualna część, ale przepraszam, jego głos i sposób mówienia. I to też trzeba zaznaczyć. Tutaj ten przykład, no to można powiedzieć, no co tam, no fajna rzecz, fajna nowa rozrywka, można sobie sprawdzić, jak aktorzy wyglądają i jakby wyglądali w tych rolach, które są które zostały zagrane przez postaci, zagrane przez aktorów, no i my utożsamiamy te postacie z tymi aktorami, a tu możemy sobie dać, no nic wielkiego. Tylko ostatnio, kilka dni temu, wydarzyła się pewna rzecz, gdzie aktorki, streamerki zostały wykorzystane, ich wizerunek został wykorzystany i w ten sam sposób wklejony w filmach dla dorosłych, bez ich wiedzy, bez pozwolenia i, krótko mówiąc, zostało popełnione przestępstwo, bo można to nazwać takim wirtualnym gwałtem. I want to go live because this is what pain looks like. This is what it looks like, okay? Fuck the fucking internet. Fuck the constant exploitation and objectification of women. It's exhausting. It's exhausting. Atrioc for showing it to thousands of people. Fuck the people DMing me pictures of myself from that website. Fuck you all. This is what it looks like. This is what the pain looks like. Okay? If you are able to look at women who are not selling themselves or benefiting off of being seen sexually,
They're not benefiting. They're not selling it. They're not platforming it themselves. If you are able to look at that, you are the problem. You see women as an object. You should not be okay doing that. And it should not be a part of my job to have to pay money to get this stuff taken down. It should not be part of my job to be harassed, to see pictures of me nude spread around. It should not be something that is found on the internet. It shouldn't be. That shouldn't be a part of my job. And the fact that it is exhausting. And the person that made that website, I'm going to fucking sue you. I promise you. With every part of my soul, I'm going to fucking sue you. That's all I have to say. I know I shouldn't have gone live. But I couldn't do it. I'm so exhausted. And I think you guys need to know what pain looks like. Because this is it. This is what it looks like to feel violated. This is what it looks like to feel taken advantage of. This is what it looks like to see yourself naked against your will being spread all over the internet. This is what it looks like. That's it. That's all I have to say. Goodbye. I don't condone the behavior of anybody involved in this. Przykre i smutne. I jednocześnie przerażające, ponieważ taka technika, jak już została wykorzystana, to w ten sposób, bo może to dla żartu, dla ktoś sobie po prostu chciał dogodzić takim kurestwem, kurestwem jako czynem, którego ta osoba dokonała. To weźmy na przykład polityków i w ten sam sposób, tak jak wcześniej mówiłem z tymi aktorami, czyli wypowiedzi, różne słowa, ustawmy jakokolwiek wypowiedź, którą ten polityk wypowie. Jako on i ludzie, którzy wierzą tylko na słowo i mają daną postać jako autorytet, no nie oszukujmy się. Uwierzą w te słowa, no bo to on wypowiedział. Kolejna rzecz to zwykli ludzie. Wy sami. Jak łatwo można teraz kogoś wmanipulować w jakieś przestępstwo, zbrodnie, cokolwiek. Wystarczy, że będzie nagranie z miejsca przestępstwa, zbrodni, z waszym wizerunkiem i już jest pozamiatane. I jeżeli to nie będzie rozpowszechniane i tłumaczone, że takie coś istnieje i jest taka możliwość, czyli rozpowszechnianie takich nagrań, i mam nadzieję, że dużo więcej osób z tego będzie robił materiał, żeby ludzi uświadamiać, tłumaczyć, że już jest taka możliwość i można takie rzeczy robić. I powinno być jakiś kontratak do tego, czyli metody weryfikujące, sprawdzające dany materiał. Tutaj też powinniśmy się odnieść do programistów, którzy powinni jak najszybciej robić aplikacje, programy do szybkiego sprawdzania, weryfikowania, żeby każdy użytkownik internetu mógł, jak ma jakieś zastrzeżenia do takiego nagrania, do pewnych wypowiedzi, słów, czy to polityka, czy kogokolwiek, mógł sobie wrzucić w taką aplikację nagranie i ta aplikacja powinna wykazać się, że to jest jednak fake, że to jest zmanipulowane, że tak nie ma, że tu są nałożone twarz na twarz. Jeżeli wy macie jakieś zdanie na ten temat lub cokolwiek, co o tym myślicie, piszcie w komentarzach, podzielcie się tym nagraniem i trzeba przestrzegać przed takimi rzeczami, takimi manipulacjami. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.